Które miejsce dokładnie jest klikane, tak? Ile razy? Czy klikają na tytuł, czy tutaj na taką zajawkę, czy tu, czy na zdjęcie? Tak? W tym momencie na portalu jest 446 osób, prawda? Te osoby, które się zajmują tymi portalami, to nie tylko umieszczają tu teksty, ale także cały czas muszą przeglądać, czy te teksty, które oni umieszczają, to interesują kogoś, tak? Patrzy, czy są błędy i ewentualnie, jeżeli już wszystko jest zrobię ja, co ja mam zrobić jako dziennikarz sportowy, przekazuję tą stronę redaktorowi siedzącemu tam, panu Andrzejowi Suprunowiczowi, który odpowiada za całość tego dodatku w Świnoujściu. No i tutaj mamy właśnie o meczu ostatni front. Tak, cisza, spokój, tak, dokładnie. Dział fotoreporterzy, tutaj się znajdują, dział sportowy. Tutaj jest osoba, bez której firma by się zawaliła. To jest w ogóle koniec i katastrofa by była. Gdyby nie Marta, to byśmy nawet nie wiedzieli, gdzie tutaj są drzwi do końca, tak? I tutaj ten wydawca sobie może, redaktor, pozmieniać tytuł, zobaczyć, jak to będzie wyglądać, tak? A później sobie wydrukować tą stronę i jeszcze raz sobie przeczytać, zobaczyć, czy to wszystko gra, czy nie gra. Później to są tak zwane szczotki, to co tutaj widzimy. Wszystkie te strony wiesza się, prawda? To jest dzisiejsze wydanie, wczoraj było wieszane, a to nie, to nawet jest jeszcze sobotnie niedzielne. I sobie ten wydawca wtedy patrzy, tak? Czy tytuły nie są obok siebie takie same, prawda? Czy jeszcze jakichś błędów nie ma? Bo czasem jest taki problem, że ten tytuł tutaj jest bardzo podobny do tego, prawda? Natomiast jutro chcielibyśmy zrobić na pierwszej stronie taki temat o strefie kibica, takiej bardzo dużej, która powstaje na granicy polsko-niemieckiej koło Świnoujścia, gdzie będą różne gwiazdy sportu. Chcemy tu mieszkańców regionu zachęcić do oddzielenia tej strefy kibica. Na naszej stronie był filmik też z tego. Tematy zdrowotne są bardzo interesujące czytelników, także staramy się do tego przykładać już na uwagę, bo to zdrowie prawie każdego dotyczy. I to nie tylko ja, tylko bardzo duże i dzieci że słyszę, że właśnie mają takiego typu angina w tym roku. Ktoś mi opowiadał, że strasznie długo chorował faktycznie, że się nie mógł w ogóle wyleczyć. Dobra, super. Podpytamy, oczywiście. Moja przewodnia. A po drugie, to jest niesamowite doświadczenie, jak wszyscy razem będziemy kibicować być może nawet różnym drużynom w tym samym meczu. Ej, muszę wejść do domu, żeby on nie zwiedł. Szczerze, Dana, to będą długotem. Dziękuję, że pani się zgodziła przyjąć nasze zaproszenie. Ja dziękuję. Bardzo fajne tematy nam pani podpowiedziała. Z pewnością je wykorzystamy jutro w gazecie. Także zawsze bardzo chętnie. Ekstra. Zawsze bardzo chętnie. To części do nas. Dobra. Dziękuję bardzo. Także dobrze. Jeszcze raz pani dziękuję. Panią odprowadzę tylko. Tutaj też z chodu.